Kasper, kolejne spotkanie. Tym razem zagraliście na zero z tyłu. Dobry wynik. No tak, na pewno cieszy mecz bez straconej bramki. No i w tyle. No. No właśnie, dzisiaj udało ci się trafić do bramki rywala. Na pewno cieszy taka bramka. Cieszy. No, co mogę powiedzieć? No, bramki zawsze cieszą, tym bardziej pierwsza otwierająca wynik. No i byle tak dalej. Dobrze, powiedziałem wcześniej, udało wam się zagrać na zero z tyłu. Jednak wiadomo, nie zawsze można uszczać się błędów. No tak, błędy na pewno były, no ale na szczęście nie straciliśmy bramki i to jest największy plus dzisiejszego dnia. Jak myślisz, co należy poprawić w defensywie jeszcze? Myślę, że przede wszystkim komunikacja i koncentracja. Panie trenerze, kolejny sparring za nami. Można powiedzieć, że 3-0. Wynik dobry, 0 z tyłu. Bramki również strzelają napastnicy. To cieszy nas. Cieszy przede wszystkim, że jest 0 do tyłu. Na tym zwrócimy więcej uwagę. Robiliśmy jakby pracę domową u rundę tego jesieni, które uważaliśmy. Troszeczkę pechowo, albo nieszczęście, albo tak, dostaliśmy trochę więcej bramki niż powinniśmy, ale jak dostałeś tyle bramkę, to na tyle zazlogowałeś. Pracujemy na tym, żeby to właśnie ta strona wrócić na normę, to znaczy wrócić i być zadowoleni o pracę, które wykonuje napaki na co dzień na treningu i być takie trochę konsekwencja, które nas brakowało. I myślę, na tym mecze sparingowi widzimy, że jest ta konsekwencja. Dzisiaj pokazywali opaki dobre strony, pomimo to Śląsk to trzecia liga, bo to wiadomo jest lider. Mają wielkie ambicje, żeby do drugiej ligi. Myślę, że pokazywaliśmy dobre strony. Przede wszystkim opaki, ale to dwa dni, poniedziałek, wtorek, miały trzy treningi i to trzy treningi mocne. Naprawdę bardzo dobrze reagowali.